uśmiechnij się do aparatu, Chloe. Uśmiech. Tyku, tyku, tyku. Aktywowała się jej supermoc. Mam moc bambelkową. Jaka słodka. Pańki tego wcześniej nie robiły. I nie robiły też tak. Wyglądają na przestraszonych przez tę małą. Chyba jeszcze z nimi zostanę. Mam przeczucie, że życie w domu grzmotomocnych zrobi się jeszcze ciekawsze. Jakiż mamy piękny poranek. Słoneczko świeci, ptaszki śpiewają. Mama popsuła ekspres do kawy. Dobrze się czujesz, Barb? Tak, tylko miałam taki dziwny mały napływ mocy. Chyba po prostu zjem sobie tosty. I spaliła toster? Dlaczego mama sprzęty rozwala? To tylko objawy przeziębienia. Zrobimy szybkie skanowanie ciała, tak dla pewności. Czy mama jest zdrowa? Jasne, że tak, synku. Mam trzy wyjaśnienia, dlaczego mamusia ma napływy mocy. Przeziębienie, zakłócenia w stratosferze lub... Moje gratulacje, Barb Grzmotomocna jest w ciąży. Więc kiedy będzie? Za dwa miesiące? Tygodnie? Dzisiaj? Musimy się pakować, Hank. Dzieci, pilnujcie Bilego i Nory, a ja zawiozę mamę do szpitala superherosów w Metroburgu. Phoebe, zrób nam mnóstwo kanapek na drogę. Już robię. Zrób też kanapki dla mnie. O, bardzo słusznie, Barb. Tato, a co z moim domkiem? O, domek musi poczekać, córciu. Będę okropnie zajęty przy dziecku. Już piątym dziecku. Jak ja się cieszę! Hej! Jak tam mama? Jeszcze nie urodziła. O, tata się złości, że wyszłaś. Pięknie, Cherry też się na mnie złości. Świetnie. Hej, to cię rozweseli. Za każdym razem jest trochę śmieszniej. No to dobrze jest, przeżyłeś. Dasz radę. No, idź na górę i pokaż dziecku, kto tu rządzi, gdy mamy nie ma. Od kiedy trwa taka akcja? Od jakieś godziny. O, proszę. To Mibi i Fox. O, popsuty. Nie umiemy odebrać porodu. Co teraz zrobimy? O, najpierw zrobimy foteczkę. Ej! Potem znajdziemy kogoś z dużym medycznym doświadczeniem. Doktorze Koloso, proszę, błagamy cię. Nasza mama rodzi dziecko już teraz. Dobrze, dobrze, pomogę. Gotujcie wodę, przynieście ręczniki, zawiążcie mi wąsy. To mambo. Phoebe, Max, oto wasza nowa siostrzyczka. Chloe, grzmotomocna. Mówiłam, że będzie siostra. No, zrobię z niej złoczyńcę. Proszę bardzo. Dzięki, doktorze Koloso. Dzieci? Superherosi potrzebują dość długiej drzemki na doładowanie, więc dajmy mamie trochę spokoju. O, dam sobie radę, Hank. Chyba raczej nie potrzebuję teraz. Chyba zostałyśmy w domu same, co, Chloe? My tylko my, tylko my. O, bańki? Nawet twoja supermoc jest urocza.